Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na myślę, że fajną partię kobiety, która pozwała Netflixa na 5 milionów dolarów. O co chodzi? Otóż, moi drodzy, w serialu jest taka kwestia, że jest przytoczone nazwisko Nony Gaprin mistrzyni świata, która y, nigdy rzekomo nie grała z mężczyznami i z nimi nie, nie rywalizowała. Jest to, myślę, że trochę umniejszające dla właśnie tej pani i poczuła się tutaj, myślę, że bardzo urażona, stąd ten pozyw. Aczkolwiek, ja nie wnikam w tę sytuację tak bardzo mocno. Nawet mnie to, szczerze mówiąc, aż tak bardzo nie interesuje, tylko zaciekawiło. Stąd też myślę, że ciekawa partia tej pani, której jeszcze na kanale nie miałem przyjemności analizować. No a była ona mistrzynią świata w latach 62-78. Rywalizowała z mężczyznami i to na bardzo dobrym poziomie. Fantastyczna szachistka, bardzo duże umiejętności. Dziś już ma lat 80. No i, mimo wszystko, tutaj walczy o pewne, powiedzmy, dobre, imię dla siebie, dla szachów bym powiedział, no ale to już temat na inną dyskusję, bardziej mnie interesują partie, która tutaj rozgrywała dosyć myślę, że słowem wstępu zapraszam serdecznie do analizy, którą tutaj partia, partia była rozegrana w 74 roku z Rudolfem Serwaty, niemiecki szachista nie doszukałem się zdjęcia ani informacji o nim, ale leszczem chyba nie był mówiąc w cudzysłowie, oczywiście zapraszam do analizy. E4 tym posunięciem rozpoczęła Nona. Posunięcie C5, skoczek F3, skoczek C6, D4. Jak widzimy, mamy obronę sycylijską. Po wybiciu na D4 skoczek zbił na D4, G6. A tutaj mamy takiego przyspieszonego smoka. C4, czyli taki wariant Maroczego, można powiedzieć, te pionki charakteryzują się właśnie tym ustawieniem, wariantem Maroczego. Goniec G7 z od razu atakiem na skoczka. Pamiętajmy czasami, żeby z rozpędu nie zagrać skoczkiem na C3, no bo stracimy figurę, rzecz jasna. Dlatego też tutaj goniec zagrał na E3, skoczek F. 6 z atakiem na pionka, no i skoczek C3 z obroną tego pionka E4. No i teraz, moi drodzy, arce ciekawy ruch, znaczy, arcy ciekawy. No, dla nas, powiedzmy. Dla mnie jest to normalne posunięcie, ale może dla niektórych będzie to zaskoczeniem. I tutaj czarne zagrały posunięcie skoczek G4. Zobaczcie, że Hetman może zbić tego skoczka. I o co tutaj chodzi? Otóż, jeżeli zbijemy Hetmanem na G4, a tak w partii nastąpiło, no to skoczek wybija na D4. Hetman już nie broni punktu D4. Tak w partii poszło. Ale sprawdźmy sobie oczywiście, no nie byłbym sobą, analiza partii przypominam dla osób, które tutaj hejtują, mnie to generalnie kompletnie nie rusza, ale analiza polega właśnie na tym, żeby przepatrzeć kolejne inne warianty w danej partii, jeżeli ktoś to, tego nie interesuje, jeśli, jeżeli kogoś to nie interesuje. Proszę nie oglądać, ja nie zmuszam. No, ale myślę, że wiele osób tutaj lubi poboczne warianty. Ja lubię, ja to robię. Robię to też dla siebie, moi drodzy, dla was przede wszystkim, ale cząstka tutaj mnie, myślę, że w tych szachach zostanie dzięki temu. No to tyle słowem tutaj, sentymentu, wstępu. Moi drodzy, jedziemy dalej. Co by było, jeżeli białe by pokusiły się o zbicie na C6 i to bicie byłoby gorsze? Dlaczego? Następuje bardzo forsowny wariant, nie muszę tu chyba za bardzo komentować. Skoczek bije na E3. No, zbić tutaj oczywiście nie wolno, bo będzie bicie i struktura pionków tutaj białych byłaby fatalna. Dokładnie tak by to wyglądało. To jest bardzo złe ustawienie dla białych. No, ale można by było zbić Hetmana. No to czarne mogłyby zbić oczywiście Hetmana na D1. Tutaj odbicie skoczkiem myślę, że byłoby takie praktyczne, żeby nie psuć sobie struktury pionów. Co ciekawe silnik wskazuje, żeby być wieżą, no i po tym posunięciu bardzo ważne, wtrącone posunięcie trzeba by było zagrać, mianowicie goniec bije na C3, ja bym ten ruch zagrał z tego względu, że jest wybicie i wybicie. Chodzi o te pionki, które są fatalne, je bardzo łatwo zaatakować, jakby nam się udało ustawić pionka gońca na A6, wieża C8, można by było po prostu tego pionka powoli konsumować z wielkim smakiem. Moi drodzy... Hetman jednak zbił na g4, skoczek na d4 i hetman wrócił na d1. Ten ruch jest konieczny z tego względu, że tutaj czasami wchodzą takie posunięcia jak d5 i mielibyśmy atakowanego hetmana następem. Hetman d1 i posunięcie e5. No i tak, tutaj się zaczynają ciekawe rzeczy według mnie. Dlatego, że no pionek oczywiście broni skoczka d4. D4 jest to myślę, że ciekawy ruch, ale ma swoje minusy. Posunięcie, pole D5 jest słabe. No ale z drugiej jednak strony, jak goniec zbije na D4 i pionek by wybił na D4, i ten skoczek by wskoczył na D5, to ja zawsze tego skoczka gońcem z E6 jestem w stanie łupnąć. A pionek na D4 będzie bardzo myślę, że uciążliwy dla białych. Goniec będzie świetną figurą w tym momencie. Więc białe postanowiły zagrać skoczek B5. I ja ten ruch rozumiem. Sam bym coś takiego rozważył z tego względu, że nie lubię, jak mi tutaj taka drżazga siedzi w palcu, powiedzmy. <laughs> powiedzmy, że w palcu. No tutaj chodzi o to, żeby sprowokować czarne do wybicia i mieć dobrą pozycję. białymi taką, powiedzmy, i tutaj ta linia byłaby świetna. No po tym posunięciu czarne zrobiły roszadę. Teoretycznie można by było tutaj skoczkiem wybić na D4 czarne na to liczą, aby może uwolnić wieżę na E8, jeszcze wykorzystać to, że białe nie mają zrobionej rozzady, ale nie wśród arcymistrzów. Tutaj następuje taki ruch jak goniec E2. Zobaczmy, bardzo sprytnie gra gruzińska arcymistrz z tego względu, że jak skoczek wybije na E2, no niby tracimy gońca, ale wybijemy, a potem panujemy wieżą tutaj na linii. D i po prostu ten pionek nie, nie ma szans się przedrzeć przez D5, miały, miały świetną grę, po tym ruchu Hetman zagrał na H4, ok, Hetman gra na H4, no i co grać dalej, skoro się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, czyli tutaj zbić skoczka na D4, tak w partii nastąpiło. Jednak można by było spróbować zagrać również inaczej. No teraz troszeczkę silniki podpowiadają mocniej. W tamtych czasach nie było to możliwe, Po hetman d3 cały czas jest napięcie, jest obrona punktu e4. Jeżeli by było takie zagranie f5, co się bardzo narzuca, no to zbijamy skoczkiem na d4, pionek wybija. Tutaj jest garść takich posunięć um, forsownych. Jeżeli zbija hetman to w porządku, jeżeli zbija pionek, no to również hetman c3, tak naprawdę. Pozycja byłaby ta sama, tylko z hetmanami, ale powiedzmy po wybiciu, szereg wymian tu by nastąpił e, i bardzo ładne zagranie wieżona D1, które uniemożliwia, um, utrudnia przede wszystkim rozwój tego gońca, bo strzelamy w punkt D7. E, bardzo uciążliwa, e, uciążliwa pozycja dla czarnych w tym momencie, a ten pionek jest do wzięcia. Bardzo myślę, że pionek y, atrakcyjny do zbicia w przyszłości. Jednakże. Skoczek zbił teraz na D4. Pionek zbił na D4. No i goniec zbił na D4. Jak goniec zbija, to zbijamy. Pionka więcej mamy. Jest w porządku. Hetman zbił jednak tutaj na E4 pionka. No i co zrobiła? No na Gabrindaszwili. Gapri, Ach, te gruzińskie nazwiska nie są proste. Goniec jednak tutaj wybił na G7 od razu. No licząc prawdopodobnie na to, że wybije król, zrobimy Roszadę. No, i będziemy białymi nieco lepiej stali, uważam, z tego względu, że ten pionek jest izolowany. No, szybko wyprowadzamy sobie wieże, może goniec F3, po uprzednim obronieniu może pionka. Bardzo wygodna gra dla białych, w każdym razie. Ale czarne miały inne plany i zbiły, zbiły pionka na G2. No dobra, teraz tak. Bardzo często narzuca się takie posunięcie jak goniec F3. Tutaj, jak zbijemy wieże, no to wiadomo, że czarne zbijają z szachem, wymieniają hetmany i odbijają wieże z pionem więcej. No więc, jakbyśmy na przykład zagrali gońcem na F3, no to jest niestety wieża E8. Niestety, dla białych, bo po Król D2 hetman E2 z szachem i na przykład goniec E2, proste odbicie gońca gwarantuje dużą przewagę dla czarnych. Dwa piony więcej, atak król białych jest bardzo słaby. Nie chyba, nie trzeba tu dalej komentować. Jednak w tej sytuacji białe zagrały niespodziewanie. Otóż Hetman D4. Tutaj Nona wykorzystała fakt, że ma bardzo silnego gońca i te czarne pola mogą być bardzo słabe. One już są słabe, ale za cenę wieży. Hetman zbił tę wieżę. No i co zagrały białe? Król D2, moi drodzy. Król D2, i w tym momencie czarne pokusiły się o wzięcie wieży. No, musimy sprawdzić, czy znaczy ja muszę sprawdzić, jak chcecie, to zapraszam do kolejnej, a, a, tutaj kolejnej odnogi. No, bo sprawdźmy, jeżeli. A, no tutaj widzimy, białe specjalnie oddały wieże, więc coś tu się święci, powiedzmy. No i teraz, jeżeli czarne by odeszły tym Hetmanem, co zagrać dalej? No tutaj białymi należałoby zbić wieżę. No, Należałoby, trzeba to, to zrobić. Król F8, i teraz moi drodzy, takie ciche posunięcie, które jest e, takim małym, powiedzmy, e, no nie chcę tu używać jakichś słów e, bardziej wulgarnych, ale e, powiedzmy bardzo mocny, cichy ruch, taki snajper, można powiedzieć, wieża E1. Chodzi o to, że tutaj grozi szach, a z odsłony potem goniec i będzie atakował, wieża będzie atakowała króla. No i jak sobie z tym radzić czarnymi? Otóż F6 myślę, że taką zasłoną byłoby niezłą. I bardzo ciekawy ruch C5. Otwierający gońca. I przede wszystkim grozi odpędzenie tego hetmana. Bo myk polega na tym, że chcemy tego hetmana odpędzić i zaatakować punkt F6, dając praktycznie mata. Na przykład B6. No bo to się może narzucać, żeby wyprowadzić gońca i za chwilę tu próbować konsumować piona. Otóż goniec B5 byłby świetnym zagraniem. Bardzo ładny ruch. Po takim posunięciu partia się bardzo szybko kończy. Więc tak czarnymi zagrać nie można. Na przykład po goniec B5 Hetman mógłby zagrać na F3. Po tym ruchu zaczynają się kolejne schody. Oczywiście można sobie w pewnych momentach zatrzymać ten materiał. Zachęcam serdecznie. Hetman dałby szacha na D6. Król G7. No to taka trochę wyższa szkoła jazdy. Ale z drugiej strony jednak białe mają te posunięcia z szachami. Czyli one są. Te posunięcia są dosyć łatwe. Hetman E7 szach. Król H6. No bo jak król pójdzie do dołu. Znaczy w tym wypadku do góry na ósemkę. No to ciężkie figury wlatują i tam jest praktycznie mat. Yy, ale. Hetman f8, jedziemy dalej. Król g5, no i teraz bardzo trudne posunięcie. No, że trudne, ale takie chyba też klasyczne. Właśnie analiza pozwala nam w tym, aby rozwijać swoje umiejętności szachowe. To jest bardzo ważne. Rozgałęzienia. H4. Bicia kompletnie nie rozpatruje, bo tutaj wchodzi hetman na h6, wchodzi wieża, matujemy, nawet nie trzeba sprawdzać. Król f5. I po tym posunięciu jeżeli byśmy a może inaczej. Zatrzymajcie materiał, spróbujcie znaleźć dobre odpowiedzi. I to jest wiele dobrych odpowiedzi, ale jedna jest myślę taka praktyczna, ciekawa. E, jak komuś się udało, gratuluję. Otóż to nie jest goniec D3, moi drodzy. To się narzuca. Po tym ruchu byłaby niespodzianka. Hetman D3, Król D3, goniec A6, szach. No i tracimy Hetmana. Wygrywają czarne. Więc trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać. W tym momencie można by było zagrać wieża E5. Dałbym tutaj dwa piękne wykrzykniki. Z tego względu, że nie wolno, no pionkiem nie wolno zbić. Jedynie królem można zbić na E5. No i co by było po tym posunięciu? Hetman D6, król F5, goniec D3, no i jeżeli król G4, goniec E2. Przewaga materialna jest na tyle duża, że białe sobie spokojnie radzą. Tak teoretycznie mogłoby być. Tak nie było, moi drodzy. Po Hetman bije A1 w partii. Hetman zagrał na F6. W tym momencie czarne się poddały. Krótka partia, 17 posunięć. Nona no, wygrywa. Dlaczego się poddały tutaj czarne? Otóż grozi prosty myk. Goniec H6, Hetman G7 ma. Jeżeli czarne bezbiły piona, próbując dawać szacha, no bo tu trzeba zagrać goniec H6, no to po ruchu Hetman A5 gramy po prostu król D1, żeby Hetman nie dał nam też szacha na E1. Po szachu na A4, król C1, Hetman A1, król C2, Hetman A4 i moi drodzy, król B1 i nie ma szacha dla króla. To znaczy są szachy, ale ze stratą Hetmana, co się nie, oczywiście nie opłaca. Bardzo ładna partia Mistrzyni Świata. Zobaczymy, jak się potoczy sytuacja. Ciężko mi się do tego za bardzo odnieść. Zobaczymy. Dzięki serdeczne za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.